Henio z programu Chłopaki do wzięcia od dłuższego czasu był namawiany przez ukochaną do tego, aby odnowił swoje włości. W końcu dopięła swego i Henio wziął się za kapitalny remont swojego gospodarstwa. W zapowiedzi najnowszych odcinków programu można było zobaczyć, jak finalnie wyglądają odnowione wnętrza jego domu. Na usta ciśnie się tylko jedno słowo: wow. Henio z Chłopaków do wzięcia pochwalił się wyremontowanym domem. Jednym z najpopularniejszych bohaterów ostatnich edycji programu Chłopaki do wzięcia jest Henio, rolnik w wieku emerytalnym. Latami poszukiwał on wybranki, która zgodziłaby się wprowadzić na jego gospodarstwo i wieść z nim spokojne życie na wsi. Gdy wydawało się, że nikogo nie uda mu się znaleźć, w jego życiu pojawiła się Marysia, z którą ten do dziś tworzy szczęśliwy związek. Ci, którzy śledzą perypetie Henia w Chłopakach do wzięcia, zdążyli już zauważyć, że jego włości to typowe, niewielkie gospodarstwo, jakich wiele w Polsce, z oborą, niewielką ilość zwierząt oraz prostymi maszynami rolniczymi. Mocno podniszczone wnętrza domu Henia również były dalekie od luksusu i jeszcze do niedawna przypominały typową wiejską izbę z końca poprzedniego wieku. O ile Heniowi taki stan rzeczy w ogóle nie przeszkadzał, tak ukochana Marysia, która chciałaby już z nim zamieszkać na stałe, namawiała go na to, aby przeprowadził on remont w swoim gospodarstwie, by im obojgu żyło się tak przyjemniej. Po długich namowach Henio dał się w końcu przekonać i ostatnich odcinkach programu zakochani ruszyli z pracami remontowymi. W zapowiedzi najnowszych odcinków Chłopakach do wzięcia, która pojawiła się pod koniec 377 epizodu, widzowie mieli okazję zobaczyć Henia siedzącego w kompletnie odnowionym salonie. Efekt jest piorunujący. Odnowione ściany, nowa podłoga, a jak poinformował Henio w zapowiedzi kolejnych odcinków, niebawem pojawią się tam również nowe meble. Trudno się nie zachwycać nad tym, jak Henio odnowił swój dom. Nic tylko czekać na kolejne odcinki i dalszy rozwój prac remontowych.